Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w ostatnim odcinku z retro przebudowy klubu z Ekstraklasy. Jeszcze przed premierą FIFA 21, może kiedyś w przyszłości wrócimy do tej serii retro przebudów klubów z Ekstraklasy, ale na chwilę obecną ta jest ostatnia. Jeśli chodzi o Miedź Legnica z sezonu 18-19, to zajęli w lidze 15 miejsce, ale do bezpiecznej strefy nie stracili dużo punktów, bo tak naprawdę do Wisły Płock, która zajęła 14 miejsce, stracili zaledwie 1 punkt, a do 13 Arki Gdynia 2 punkty. Więc wystarczyło zagrać jedno lepsze spotkanie, wygrać mecz i utrzymaliby się w lidze. Ale tego nie zrobili i teraz znów muszą walczyć o powrót do Ekstraklasy. Jeśli chodzi o nasz budżet transferowy, niecałe 1,5 miliona, oj to nie jest dużo, nie poszalejemy raczej na rynku. Skład mamy całkiem przyzwoity, szczególnie ten Dżanajew. Rzuca się w oczy nasz bramkarz. No i co? Trzeba wzmocnić skład i powalczyć. Wcześniej jeszcze sprzedajemy Monteiro za 450 tysięcy. Nie był mi potrzebny, a warto jednak podbić trochę ten nasz budżet transferowy. Wygrana faza grupowa, w półfinale radzimy sobie z Lugano i w finale pokonujemy po rzutach karnych OC. I do wydania mamy 3,5 miliona. Teraz to można kupować. Ale zanim zakupy, to jeszcze pierwsza kolejka ligowa. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Gramy na wyjeździe z Piastem Gliwice. Zaprezentujmy się z jak najlepszej strony. I zobaczmy, jak ten mecz się potoczy. Na początku nic wielkiego się nie dzieje, ale może ten mecz się rozkręci. Miejmy taką nadzieję. 25 minut za nami. Fernandez ukarany czerwoną kartką. Kączkowski na 1-0. Oj, mamy wielkie problemy. Kończy się pierwsza połowa. Forsell wyrównuje. Brawa dla niego. To mi się właśnie podoba. Walencja niestety na 2-1. 20 minut do końca, nie poddamy się bez walki, damy z siebie wszystko, by jeszcze urwać punkty w tym spotkaniu, ale nie udaje nam się to, przegrywamy 2-1 w pierwszej kolejce ligowej. Tutaj wytypowałem naprawdę sporo piłkarzy, jeśli chodzi o możliwe zakupy. Mamy dużo pieniędzy w chwili obecnej, więc czas poszaleć. Pierwszy zakup to Łukasz Wolsztyński, kupiony za 1 000 000, drugi Dawid Niepsuj, kupiony za 500 000. No i czas na kolejne zakupy oczywiście, nie ma co poprzestawać na tych dwóch. Tylko kogo następnego kupić? Może Michała Koja? Za 400 tysięcy, bardzo dobra cena w stosunku do jakości. No i jeszcze na pewno potrzebujemy obrońcę, więc kupujemy Bartosza Kopacza za 750 tysięcy. No i jeszcze Alana Urygę za 650 tysięcy. Zainwestowaliśmy w młodych, utalentowanych Polaków. I czas ich teraz dobrze rozwinąć. Wydaliśmy 3 300 000. Praktycznie wyzerowaliśmy budżet, ale było warto. Niestety tutaj Bartosz Kopacz doznaje kontuzji, wypadając na 4 miesiące. Oj, FIFA chyba mnie nie lubi, że powoduje taką kontuzję. Po 10 kolejkach mamy 1 punkt straty do lidera, 3 miejsce. No powiem szczerze, ładnie się to układa. Miejmy nadzieję, że utrzymamy tak dobrą dyspozycję do samego końca. Wisła Płock na razie bez punktów. No, teraz to może być już tylko lepiej, bo już mniej punktów zdobyć nie mogą. A tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Niestety Kopacz jest poważnie kontuzjowany. Kolejna kontuzja, tym razem Borja Fernandez, wypada na 4 miesiące. Oj, te kontuzje strasznie nas prześladują w tej przebudowie. Tutaj widzicie zwycięstwo, 4 bramki Forsella. Finn może i ma brzuszek, ale jak potrafi grać. Trzecie miejsce po 20 kolejkach, 5 punktów straty do Jagiellonii Białystok. Jak widzimy, lider jest niespodziewany. Legia i Lech grają zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wisła Płock ma aż 11 punktów, co za progres, trzeba im to przyznać. Nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień jest coraz to lepszy i bardzo mnie to cieszy, jedynie martwią te kontuzje, no bo niestety nas prześladują cały czas kontuzje po 4 miesiące. Oj, będzie ciężko, jeśli tak dalej będzie. W zimowym oknie bez jakichkolwiek ruchów transferowych, tutaj widzimy ładne czoło Gomeza w nowych transferach, można i tak. Przegrywamy w pierwszej rundzie Pucharu Polski z Legią Warszawa, więc możemy się już skupić tylko na zmaganiach ligowych, a tak prezentują się pary ćwierćfinałowe. Po 30 kolejkach jesteśmy liderem, 65 punktów. Niesamowita historia, świetnie się wszystko układa. I teraz tylko nie sfrajerzyć w rundzie dodatkowej. Jak widzimy, dolna część tabeli jest tak słaba, że nawet gra nie chce jej pokazać. Nie dziwię się, każdy ma jakieś tam, wiecie, swoje ograniczenia. Tutaj widzimy nasz podstawowy skład. Ostatnia kolejka Ekstraklasy, porażka z Lechią 1-2. I co to oznacza? Oznacza to Mistrzostwo Polski, 1 punkt przewagi nad gdańską ekipą. 3 Legia, 4 Jagiellonia, 5 Pogoń, 6 Arka, na dnie Zagłębie Sosnowiec, tam gdzie ich miejsce. No i to by było tyle, jeśli chodzi o nasze zmagania ligowe. Forsell królem strzelców, nasza fińska armata, dodatkowo najwięcej asyst, to mi się podoba.
Steinborz najwięcej czystych kąt, Dzanajew na drugim miejscu. A tak na koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Naprawdę udało się osiągnąć coś niesamowitego. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Mieliśmy też szczęście, że od początku mieliśmy dobrego bramkarza, więc grało się zdecydowanie łatwiej. Jeśli chodzi o poszczególne statystyki indywidualne, najwięcej występów Dzanajew, Forsell i Joan Roman, do tego jeszcze Augustyniak. Jeśli chodzi o bramki, Forsell króluje, drugi Kamara, a trzeci Wolsztyński i Oyama, który występował w roli zmiennika. Najwięcej asyst Forsell, drugie miejsce Wolsztyński, ex aequo z Kamarą. No i jeszcze czas zobaczyć, jak piłkarze Danii się rozwijali, komu najbardziej wzrósł overall. Przekonajmy się, kto jest na samym szczycie, nie psuj. Drugi Pużycki, a trzeci ex aequo Uryga i Koi. Brawa dla naszych piłkarzy. Jeszcze zobaczmy tutaj pozostałe wyniki, na przykład w Pucharze Polski, gdzie triumfowała Pogoń Szczecin, pokonując w finale Lecha Poznań. Jeszcze czas na europejskie puchary. Super puchar zdobywa Atletico, pokonując Real Madryt w wielkim finale. Liga Europy należy do Chelsea, która pokonała po rzutach karnych Villarreal, a Liga Mistrzów jest Barcelony, która po rzutach karnych pokonała Inter. Coś dużo było tych rzutów karnych, to trzeba sobie jasno powiedzieć. No widzimy, Miedź Legnica na pierwszym miejscu, spektakularnie to wygląda. Jestem bardzo zadowolony z tej przebudowy. Jest to ostatnia retro przebudowa przed premierą FIFA 21. Kto wie, może w następne wakacje znowu sobie porobimy jakieś retro przebudowy polskich klubów. Ale na razie trzeba z tym poprzestać. No i powoli szykować się już do nowej edycji gry. Wiadomo, do jej premiery jeszcze trochę czasu zostało. No ale miejmy nadzieję, że FIFA 21 będzie tą najlepszą w historii. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!